Słowo Boże uczy wyraźnie, że kto jest raz zbawiony, ten jest na zawsze zbawiony, gdyż tego poucza nas przede wszystkim wypowiedź Pana Jezusa, który powiedział poza wszelkimi wątpliwościami: kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Więc jeśli wierzysz w Pana Jezusa, masz życie wieczne. Jeśli uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi, masz życie wieczne, nieutracalne życie wieczne. Jeśli zaufałeś Panu Jezusowi, masz nieutracalne życie wieczne. Jeśli uwierzyłeś w Jezusa, masz nieutracalne życie wieczne. Niestety, przeciwnik Boży zadał druzgocące pytanie w ogrodzie Eden i tym zwiódł pierwszą parę ludzką, pytając, czy rzeczywiście Bóg powiedział. Tak samo są dzisiaj tacy, którzy idąc ślady swojego ojca, diabła, pytają, czy rzeczywiście Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. I w swojej bezczelności tak daleko idą i tym swoim zepsuciu, że nawet używają do tych swoich diabelskich, kuglarskich oszustw fragmentów Słowa Bożego, wyrwanych z kontekstu, używając go jako pretekstu. Nie idź tą drogą, oddziel się od tego typu złych zachowań. Jednym z takich nadużywanych miejsc jest Druga Kronik, 15 rozdział, drugi werset. Wyszedł przeto naprzeciw Asy i rzekł do niego: słuchajcie mnie, ty Aso, i wy wszyscy Judejczycy i Beniaminici. Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z nim, a jeżeli go szukacie, pozwoli wam się znaleźć, lecz jeżeli go opuścicie, i on was opuści. Tak, ten fragment zupełnie nie mówi o nieutracalności lub utracalności darów Bożych w postaci ratunku przed piekłem. Ma zupełnie inny kontekst. Jeśli go szukacie, znajdzie się u was, ale jeśli go opuścicie, on was opuści. I zwodziciele uczący utracalności zbawienia mówią, że jeśli ktoś porzuca Pana, Pan go opuszcza i w ten sposób traci on swoje zbawienie. To znowu wyrywa ten fragment z pisma, fragment wersetu z kontekstu, kontekstu pisma. To nieporozumienie wynika z niedostrzegania lub przemilczania, że to ostrzeżenie dane Asie, całej Judzie i Beniaminowi odnosiło się do rządowego sądu Bożego, a nie do wiecznego sądu, gdzie był wyrok potępienia. Nie mówi on o Panu, który opuścił ich w straconej wieczności, ale o porzuceniu ich armii na polu bitwy. I możesz to sobie sprawdzić w drugiej księdze Kronik od 14 rozdziału 9 wersetu do 15 wersetu. Gdyby opuścili Pana i zwrócili się ku bożkom, nie mieliby jego praktycznego błogosławieństwa. Nie stanąłby z nimi przeciwko ich wrogom. Asa posłuchał ostrzeżenia i usunął ohydne bożki z całej ziemi Judy i Beniamina, a Pan pobłogosławił swój lud w praktyczny sposób i dał im odpoczynek wokół. Tak mówi druga księga Kronik, 15 rozdział, 8 werset. Gdy Asa usłyszał te słowa i to proroctwo Azariasza, proroka syna Odeda, poczuł się silny i usunął bałwany z całej ziemi judzkiej i z Beniamina i ze wszystkich miast, które zdobył na pogórzu efraimskim, i odnowił ołtarz Pana, który stał przed przedsionkiem Pana. Widzimy, że Asa dobrze zrozumiał ten fragment. I 15 werset. I radowali się wszyscy Judejczycy z tej przysięgi, gdyż złożyli ją ze szczerego serca i ochotnie powzięli postanowienie, że będą szukać Pana, a On
pozwolił im się znaleźć i udzielił im spokoju ze wszystkich stron. Bluźnierstwo związane z fałszywą doktryną utracalności zbawienia jest bardzo niebezpieczne w skutkach. Ci, którzy wyznają fałszywą doktrynę utracalności zbawienia przez wierzącego, prawdopodobnie nie zdają sobie sprawy z powagi błędu. Jeśli doprowadzimy tę doktrynę do logicznej konkluzji, zobaczymy, że jest ona bluźnierstwem przeciwko właśnie Słowu Bożemu, przeciwko Jezusowi Chrystusowi. Jest bluźnierstwem. Istnieją fałszywe oskarżenia stawiane samemu Bogu, które są naprawdę bardzo poważne w wyniku przyjmowania utracalności zbawienia. Chciałbym podać kilka przykładów. Po pierwsze, jeśli wierzysz w to, że można utracić zbawienie, to czynisz z Boga kłamcę. Mówisz po prostu, że twoim zdaniem Bóg kłamie. Tak, to jest bardzo poważne. Mówisz, że Bóg kłamie w swoim słowie, bo Słowo Boże wyraźnie stwierdza, że owce Chrystusa nigdy nie zginą. Jeśli to, co mówią utracalnicy, jest prawdą, to Boga można po prostu uznać za nieprawdomównego, gdyż Bóg mówi, że owca nigdy nie zginie. Jeśli choć jeden z nich, z tych słabych wierzących, trafiłby do piekła, to nie można Bożemu Słowu ufać. Ten podstępny atak uderza w wierność Boga i Jego Słowo. Na szczęście Bóg nie jest człowiekiem, aby kłamał, jak mówi nam Księga Liczb, 23 rozdział, 19 werset. Niezależnie od tego, w jaki sposób osoba może próbować obejść słowo nigdy, w końcu słowo nigdy nadal oznacza nigdy. Drugi obszar bluźnierstwa związanego z utracalnością zbawienia, czyli nauczaniem, że wierzący Chrystusa może utracić zbawienie, jest konsekwencją tego twierdzenia, że Chrystus skończyłby w piekle. Ponieważ Słowo Boże mówi, że Pan nigdy nas nie opuści, ani nigdy nie porzuci, jak mówi Hebrajczyków 13 rozdział 5 werset. Gdybyśmy stracili zbawienie i trafili do piekła, to Bóg, który nie może cofnąć swojego słowa, będzie musiał umieścić tam także Chrystusa, bo jest powiedziane, że nas nigdy nie porzuci, czyli będzie razem z nami w piekle. Cóż za bluźnierstwo! Duch Święty też skończyłby według utracalników w piekle. Pismo Święte wyraźnie mówi, że będzie z nami Duch Święty na zawsze. Tak mówi Ewangelia Jana, 14 rozdział, 16 werset. Tak więc jeśli jeden wierzący trafi do piekła, oznacza to, że Duch Święty też będzie musiał tam być. Chrystusowe zadośćuczynienie na krzyżu tak naprawdę nie byłoby wystarczające, jeśli utracalność zbawienia byłaby możliwa. Zadośćuczynienie dokonane przez Chrystusa na krzyżu naprawdę nie wystarczałoby, jeśli ktoś jeden mógłby stracić zbawienie. Więc nie wystarczałoby, aby zapewnić człowiekowi niebo, po prostu zabierałoby go tam na drogę. Chrystus wprowadza wierzącego na drogę do nieba, kiedy po raz pierwszy uwierzy, ale potem wierzący według utracalników miałby wykonać swoją część, aby zapewnić sobie zbawienie, chodząc uczciwie przez całe życie. Dlatego zbawienie wierzącego byłoby wtedy rzeczą warunkową, zależną od tego, jak zachowa się on po zbawieniu. Wielkim błędem jest twierdzenie właśnie, że wierzący mógłby stracić zbawienie. W istocie tak naprawdę ci utracalnicy mówiliby, że zbawienie człowieka składa się z dwóch części. Część Chrystusa na krzyżu i rola wierzącego polegająca na właściwym kroczeniu przez całe życie.
Jakkolwiek smutna jest ta błędna doktryna utracalności zbawienia, sprawia ona, że dotarcie do nieba jest produktem własnej pracy wierzącego. To jest kłamstwo. U podstaw tej bluźnierczej nauki o utracalności zbawienia leży system uczynków, coś co Biblia potępia w takich miejscach jak Rzymian 4 rozdział 4 do 5 wersetu, Efezjan 2 rozdział od 8 do 9 wersetu, Tytusa 3 rozdział 5 werset. Na krzyżu Pan nie powiedział: jestem skończony, co mogłoby sugerować, że wykonał swoją część dzieła, pozostawiając nam coś do zrobienia. Powiedział: wykonało się. Wykonało się. Wszystko się wykonało. Dzieło odkupienia zostało zakończone na krzyżu w całości i nie pozostaje nam już nic do zrobienia. Nie ma za co płacić czy dopłacać, nie ma nic do zrobienia. Wszystko wykonał Chrystus Jezus. Pan Jezus Chrystus uczynił wszystko na swój błogosławiony sposób. Gdyby ktoś mógł dostać się do nieba dzięki powstrzymywaniu się od grzechu, kiedy by się tam dostał, byłby tam i mógłby wtedy powiedzieć: jestem tutaj nie tylko z powodu tego, czego dokonał Chrystus na krzyżu, ale także z powodu tego, co ja zrobiłem. Szedłem ścieżką, a oni nie, więc są zgubieni, ale ja jestem ocalony. Ależ pycha. Gdyby to była możliwość, gdyby to była prawda, byłoby słuszne, gdyby ta osoba otrzymała część zasługi za to, że znalazła się w niebie. Właściwie miałaby sobie taka osoba za co dziękować. Teraz pytanie, czy to naprawdę brzmi jak prawda Boża? Oczywiście, że nie. Wielkim sprawdzianem, czy doktryna jest prawdziwa, czy fałszywa, jest po prostu to, czy wywyższa ona Chrystusa, czy człowieka. Jeśli wywyższa Chrystusa, pochodzi od Boga. Jeśli wywyższa człowieka, jest błędem. Ta fałszywa doktryna o utracalności zbawienia robi coś z człowieka i poniża dzieło Chrystusa. To bluźnierstwo. Irracjonalność tej fałszywej doktryny o utracalności zbawienia jest okropna. Jeśli poświęcimy chwilę i zastanowimy się nad tym fałszem tej doktryny o utracalności zbawienia, przekonamy się, że jest to kompletny absurd. Jest to nie tylko niebiblijne, jak już wykazałem, to irracjonalne. Chciałbym podać kilka przykładów. Po pierwsze, jeśli utracalność zbawienia byłaby prawdą, to Bóg musiałby odebrać nowe życie. Gdyby wierzący utracił swoje zbawienie, Bóg musiałby odebrać mu nowe życie, które dał mu, kiedy narodził się na nowo. Ale co wtedy zrobiłby Bóg z tym boskim życiem? Co by się z tym stało? Nie można go zniszczyć, ponieważ jest boskie i wieczne. Absurdalność tej doktryny o utracalności zbawienia stawia Boga w strasznym położeniu. Po drugie, gdyby utracalność zbawienia była prawdziwa, to zachęcałoby to do beztroskiego życia. Mówi się nam, że jeśli nauczamy wierzącego, że jest wiecznie bezpieczny, to doprowadzamy go do wyjścia i życia jak diabeł, że to zachęci go rzekomo do beztroskiego życia, bo wie, że i tak trafi do nieba. To jest ludzkie rozumowanie. Nie wyjaśnia mocy łaski Bożej do przemienienia życia każdego, kto chce iść za Chrystusem. Ta sama łaska, która ratuje duszę od piekła, przemienia nie i powoduje, że jeśli ktoś chce iść za działaniem Ducha Świętego, to żyje pobożnie. Biblia uczy, że łaska Boża zadziałała w sercu wierzącego, aby nie chciał żyć w grzechu i zasmucać Pana. Dotknie to jego serca w tak głęboki sposób, że wyrzeknie się bezbożności i światowych pożądliwości i będzie żył wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie na tym doczesnym świecie. Tak uczy Tytusa, 2 rozdział od 11 do 12 wersetu. Kiedy wierzący zastanawia się nad wielką ceną, jaką Pan Jezus zapłacił na krzyżu, aby ocalić go od sądu za jego grzechy, jest wdzięczny i chce zrobić wszystko, co w jego mocy, aby zadowolić Pana Jezusa Chrystusa i okazać mu wdzięczność.
Naturalną, normalną reakcją jest niechęć do wyjścia i życia w grzechu. Bóg działa w każdym wierzącym przez Ducha Świętego, chcąc i czyniąc według Jego upodobania, jak mówi Filipian 2, rozdział 13, werset. Duch Boży daje wierzącemu moc prowadzenia świętego życia, jak mówi Rzymian 8, rozdział 2, werset. Jeśli wierzący chodzi w duchu, Duch Święty będzie tak działał w jego życiu, że nie spełni pożądliwości ciała, co mówi nam Galacjan 5,16. Jeśli wierzący igra z łaską i zwraca się do świata w poszukiwaniu przyjemności grzechu, będzie nieszczęśliwy. Wprowadzi dyscyplinę Ojca do swojego życia, jak mówi 1 Piotra, 1 rozdział 16-17 wersetu. Zostanie skarcony i nauczony, by nie chodzić w bezbożności. Jeśli tak zwany chrześcijanin nawykowo żyje w zanieczyszczeniach świata, to dlatego, że duże prawdopodobieństwo, że jest tylko zwykłym wyznawcą i wcale nie jest zbawiony, jeśli nie ma karności Bożej w jego życiu, bo karność Boża jest przyobiecana każdemu Synowi Bożemu, każdemu dziecku Bożemu, bo jest powiedziane, że karci on każdego, gdzie jest syn, którego ojciec by nie karał. Niestety jest tak, że to właśnie utracalnicy muszą rozcieńczać pojęcie i definicję grzechu. To oni muszą definiować, redefiniować i rozcieńczać, bo uczą po prostu, że jakaś doza grzechu, czy nieposłuszeństwo księdzu, czy pastorowi powoduje, że taki utracalnik idzie do piekła. A więc potem zaczyna się rozluźnianie tych ograniczeń. Najpierw jest jakaś lista grzechów dużych, ale jak ktoś takie grzechy popełni, to potem się redefiniuje, że nie jest ważne to, tylko ważne jest coś troszkę innego i tak dalej, i tak dalej. I efekt jest taki, że nie znam ani jednego utracalnika, który żyłby pobożnie. Nigdy nie spotkałem. Zawsze są to osoby tarzające się w błocie grzechu i będące z tego dumne, a gdy próbuje się im zwrócić uwagę, reagują nerwowo. Co masz mi do zarzucenia? Jakim prawem? Kim ty jesteś? I tak dalej, i tak dalej. Więc jest to kompletna szarlataneria. Także człowiek, który uczy utracalności zbawienia, w najlepszym razie może mieć tylko pewnego rodzaju słabą, boję się użyć słowa nadzieja, bo to nie chodzi o nadzieję, tylko słabe oczekiwanie na zbawienie. Zgodnie z ich własną definicją utracalników, ci, którzy wyznają tę fałszywą doktrynę utracalności zbawienia, nie mogą uważać się za zbawionych. Dostanie się do nieba zgodnie z tą fałszywą doktryną utracalności zbawienia zależy od tego, jak się człowiek zachowuje po przyjęciu Chrystusa. Taki człowiek według doktryny utracalności musi wytrwać do końca swojego życia, zanim będzie zbawiony. Mateusza 24:13 jest tu przywoływane w fałszywym kontekście przez utracalników i w najlepszym razie może mieć tylko błahe oczekiwanie na zbawienie taki utracalnik. Pomyśl o tym, ci, którzy przychodzą do nas głosząc to bluźnierstwo o utracalności zbawienia, nie są nawet zbawieni przez definicję ich własnej doktryny. Oczywiście niektórzy z nich naprawdę mogli uwierzyć Panu Jezusowi i są faktycznie zbawieni, tyle że gadają głupoty, bo urodzili się lub pojawili się w złych kręgach i ktoś im nakładł głupot do głowy i próbują teraz na siłę zainteresować tymi głupotami innych. Ale jeśli potraktować ich doktrynę utracalności zbawienia poważnie, to ci, którzy przychodzą do nas głosząc to bluźnierstwo utracalności zbawienia, nie są zbawieni nawet przez definicję ich własnej doktryny. Dlatego ktokolwiek miałby w ogóle słuchać osoby, która nauczałaby czegoś, co nie jest biblijne ani racjonalne i co prawda nie wiedziała, czy sama będzie w niebie, to jest bez sensu. Po co taki ktoś ma ewangelizować, dzielić się swoimi wątpliwościami? Szaleństwo. Całość jest wtedy śmieszna. Więc widać,
wyraźnie, że jeśli weźmiemy jeszcze w kontekście pierwszy Tymoteusza 1:20, pomiędzy którymi są Hymeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby nauczyli się nie bluźnić. Widać, że apostoł Paweł musiał właśnie tych dwóch fałszywych nauczycieli oddać szatanowi, aby nauczyli się nie bluźnić. Poważnym błędem doktrynalnym jest modlić się do Boga, aby być może dał im nawrócenie ku poznaniu prawdy. Tak mówi 2 Tymoteusza 2:25. Który by z łagodnością nauczał przeciwników, czy też im Bóg nie dał pamiętanie do poznania prawdy. Wierzymy, że każdy uczciwy poszukiwacz prawdy będzie sam się modlił, aby Bóg dał mu nawrócenie do poznania prawdy. Każdy uczciwy poszukiwacz prawdy przyjdzie do Boga z prośbą. Drogi przyjacielu, jeśli dotrwałeś do tego momentu z tą naszą serią Wieczne Bezpieczeństwo Wierzącego i nadal wyznajesz tę haniebną doktrynę o utracalności zbawienia, to błagam Cię, abyś rozważył hańbiące Boga bluźnierstwa i irracjonalność z tym Twoim błędem związaną. I natychmiast porzuć to wszystko, co jest związane z utracalnością zbawienia. Niech Cię przestrzeże przykład Hymeneusza i Aleksandra, których apostoł Paweł wydał szatanowi, aby byli pouczeni, aby nie bluźnić, jak mówi 1 Tymoteusza 1:20. I to jest ważne, że jeśli będziesz się modlił do Boga, to być może Bóg da ci nawrócenie do poznania prawdy, jak mówi 2 Tymoteusza 2:25. Wierzę, że każdy uczciwy poszukiwacz prawdy to zrobi. Zacznie szukać w Słowie Bożym, modląc się i prosząc Boga o to. Więc przestań wyznawać tę fałszywą doktrynę o utracalności zbawienia. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. I wtedy pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, zamiast do piekła, na które zasłużyłeś. Haniebne grono wyznaje utracalność zbawienia. Wyznają to świadkowie Jehowy, wszelkiej maści badacze, zielonoświątkowcy, adwentyści dnia siódmego, rzymscy katolicy. Od rana do wieczora wyjątkowo kolorowym towarzystwie znajdują się wszyscy, którzy uznają utracalność zbawienia. Już samo to towarzystwo powinno budzić zastanowienie, dlaczego się w takim gronie ktoś chce znajdować. Więc oddziel się od tego złego i przewrotnego rodu. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.